Siema, czy irytuje Was to, że w Waszym świecie, który stworzyliście w Dwarf Fortress, jest zbyt dużo oceanów lub gór, lub to, że nigdy nie spotkaliście smoka albo hydry? Jeśli tak, to w tym poradniku wytłumaczę Wam, w jaki sposób możecie tworzyć swój własny świat przy użyciu zaawansowanych parametrów i w jaki sposób możecie przy użyciu tych parametrów wpływać na to, jak ten świat będzie wyglądał. Czyli na przykład możecie stworzyć swój własny świat, w którym będzie znacznie mniej oceanów oraz gór, przez co zakładając swoją krasnoludzką fortecę na tym świecie, będziecie mieli znacznie więcej pól do wyboru. Także będziecie mogli stworzyć na przykład świat, który jest zdominowany przez gobliny, zdominowany przez nekromantów, albo zdominowany przez smoki lub hydry lub inne starożytne bestie, których w tych standardowych światach, które możecie wygenerować przy pomocy opcji podstawowych, jest dosyć mało, jak się okazuje. Więc jeśli to Was interesuje, to jest to wideo właśnie dla Was. Film będzie podzielony na następujące segmenty. W pierwszej części omówię kształtowanie terenu, w drugiej części omówię cywilizacje, bestie, a także inne istoty, których ilość możemy ukształtować przy pomocy parametrów, a w ostatniej części omówię najczęściej pojawiające się błędy, które wywalają Wam generację takiego świata i nawet mogą skraszować grę. Aby wygenerować swój świat, trzeba oczywiście kliknąć na ten przycisk. No i tutaj mamy te ustawienia podstawowe. W tym filmie omówię, w jaki sposób też te ustawienia podstawowe mają się co do ustawień zaawansowanych, w które wchodzimy tutaj. I oczywiście na początku możemy ustawić nazwę swojego świata. Możemy też dać tutaj tak zwany seed, czyli możemy wygenerować swój świat na podstawie danych wziętych od jakiejś innej osoby, żeby wygenerować taki sam świat albo bardzo podobny. To już pewnie wiecie. Na początku też warto wspomnieć o tym, że tutaj na samej górze ustawiamy wielkość tego świata. Warto wspomnieć o tym, że jeśli świat nie jest idealnie kwadratowy, to często generowanie świata się crashuje, więc warto, żeby on był kwadratowy. Tutaj pokażę Wam to na przykładzie swojego świata, który niedawno stworzyłem, nad którym ostatnio pracowałem. Jest to świat z bardzo małą ilością oceanów, z bardzo dużą ilością bestii i z umiarkowaną ilością gór. Gra daje Wam też kilka innych podstawowych seedów, na podstawie których możecie sobie swój świat wygenerować, ale ja w tym przypadku użyję swojego własnego przykładu, ponieważ uważam, że ten świat jest bardzo ciekawy. Ale jeśli chcecie po prostu stworzyć sobie świat z małą ilością wody, albo nawet w ogóle bez oceanów, to w opisie tego filmu dam linki albo po prostu opis parametrów, przy pomocy których możecie taki świat sobie stworzyć, po prostu te parametry kopiując. Jeszcze nie wiem, w jakim formacie to będzie wrzucone, ale będą dwa światy. Jeden z nich to będzie mój świat, który jest bardzo dużą ilością bestii i jest bardzo, no może tak powiedzieć, dziki, tak? Bogaty w zwierzęta, no i nie ma w nim po prostu oceanów, jest dosyć płaski. A drugi świat to jest świat, który znalazłem w internecie i jest to świat, w którym w ogóle nie ma takich typowych oceanów na brzegach mapy. Jest tam tylko jakieś takie duże morze śródziemne, które w sumie no i tak jest dosyć małe w porównaniu do tych standardowych oceanów, więc jeśli chcecie stworzyć świat, w którym w ogóle nie ma wody, która maruje Wam przestrzeń na mapie, to sprawdźcie opis tego filmu. Na początek pominę te pierwsze parametry, takie jak rok końcowy, ilość cywilizacji i tak dalej, bo tym się zajmę w dalszej części filmu, ale możemy zacząć od tych parametrów, które wpływają na wygląd tego świata. Jeśli chodzi o minimalną i maksymalną elewację, tak zwaną, a także wariację, to chodzi tutaj o to, że określamy tutaj, jak wysoko są położone tereny na tym świecie. Tutaj warto wspomnieć, że ocean potrzebuje elewacji na poziomie od 0 do 100, a góra potrzebuje elewacji od 300 do 400. Więc jeśli chcecie mieć świat z małą ilością oceanów, to ustawcie wartość minimalną na dosyć wysoką, ale nie ustawiajcie powyżej setki, bo wtedy nie będziecie mieli w ogóle oceanu, przez co rzeki generowane na świecie nie będą miały gdzie spłynąć i będzie się wywalała taka generacja. Więc jeśli chcecie mieć małą ilość oceanów, to polecam 70, 80. Jak chcecie pójść w taki ekstremum, to nawet 90. A jeśli chcecie mieć małą ilość gór, to zmniejszcie wartość maksymalną. Aczkolwiek wartość maksymalna, jeśli chodzi o góry, z tym należy uważać, ponieważ cywilizacje potrzebują różnych biomów konkretnych, żeby się zespawnować. I cywilizacja krasnoludzka oraz goblińska potrzebuje góry, żeby się móc zespawnować na mapie świata, więc taka minimalna ilość gór musi być, dlatego ja użyłem tutaj takiej wartości maksymalnej zalecanej, ale jak chcecie mieć trochę mniej gór, to możecie użyć 360, 350 i tak dalej. Jeśli uważasz, że informacje zawarte w tym filmie są dla Ciebie przydatne, to pamiętaj, że możesz zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, a także wyrazić swoją opinię w komentarzach. Na pewno wspomoże to bardzo rozwój tego kanału. No a jeśli uważasz, że te informacje przydatne nie są, no to możesz zostawić łapkę w dół, a także zbeształ mnie w komentarzu. Jeśli chodzi o te wariacje, to i w przypadku elewacji i wszystkich innych ustawień świata działa to
właściwie w taki sam sposób, że to określa, jak mamy takie bloczki na mapie świata, które zawierają swoje biomy, to ta wariacja określa, jak bardzo może się na przykład elewacja albo opad deszczu zmienić w sąsiadujących bloczkach. Więc jeśli ta wartość jest niska, to świat będzie wyglądał mniej więcej podobnie, nie będzie dużych przeskoków. Ale jeśli ustawimy na przykład w elewacji duży wskaźnik tej wariacji, to możemy mieć taką sytuację, że w biomach, które są obok siebie, elewacja się bardzo gwałtownie zmniejsza i możemy mieć na przykład zaraz nad oceanem górę, jeśli ustawimy to ustawienie wariacji na wartość wysoką. A jeśli ustawimy tą wartość na niskie ustawienie, czyli na jakąś właśnie taką niską liczbę w stylu na przykład 200, 100, to będziemy mieli świat, na którego brzegach jest ocean i w którego centrum jest jakieś pasmo górskie jedno. Ja tutaj mam takie ustawienie średnio niskie, co powoduje, że na pewno żadnej góry nie będzie przy oceanie, ale pasma górskie będą bardziej wewnątrz lądu, tylko że będzie ich kilka. Jakbym zmniejszył tą wartość, to byłoby tylko jedno pasmo górskie, bo ta elewacja zwiększałaby się tylko stopniowo. Jeśli chodzi o opady deszczu, no to jest to raczej zrozumiałe samo przez siebie. Określa to, czy dany teren będzie raczej pustynią, czy będzie lasem tropikalnym albo bagnem. Jeśli chcecie mieć świat bez pustyni, to ustawcie tutaj jakąś wartość minimalną. Jeśli chcecie mieć świat bez różnych dżungli tropikalnych albo mokradeł, no to ustawcie wartość maksymalną na trochę niższą. Ja zostawiam ten przedział taki, jaki jest, ponieważ chcę mieć wszystkie możliwe biomy, jakie są do wygenerowania w grze na swoim świecie, więc ten przedział jest od 0 do 100, ale w ten sposób na przykład jak zwiększycie minimalne opady deszczu na mapie, no to wyeliminujecie całkowicie pustynię albo różne tereny bardzo suche. Tutaj tak samo mamy wariacje, więc jeśli zwiększymy tutaj tą wartość, to możemy mieć sytuację, w której las tropikalny jest zaraz nad pustynią. Może to dosyć urozmaicić świat, aczkolwiek ja zostawiłem to tak, jak jest. Bo tak, po prostu. Ale możecie na przykład sobie wybrać taką strefę, jeśli ustawicie tutaj bardzo dużą wariację, to możecie mieć taką strefę, w której właśnie jest las tropikalny zaraz nad pustynią, przez co macie w swojej fortecy i pustynię, i las tropikalny, co może też sprawić, że gra będzie trochę ciekawsza. Jeśli chodzi o temperaturę, no to też jest to raczej zrozumiałe samo przez siebie. Domyślnie to jest ustawienie od 25 do 75. Nie określa to, czy to jest taka typowa temperatura w danym biomie, ale określa to bardziej przedział temperatury. Jak zwiększymy na przykład przedział pomiędzy tymi dwiema liczbami, to będzie oczywiście większa różnica temperatur, a jak go zmniejszymy, to będzie mniejsza różnica temperatury na świecie. Ja trochę zwiększyłem tą wartość minimalną, a także zmniejszyłem wartość maksymalną, przez co mam mniej takich regionów super gorących i mniej regionów super zimnych, w których też bym za bardzo nie mógł się osiedlić. Przez co zmniejszy to ilość lodowców, na których nie możemy się osiedlić i zmniejszy to też liczbę pustyń, na których też no, raczej osiedlać się nie chcemy, no chyba, że poszukujemy jakiegoś wyzwania. Tutaj tak samo jest wariacja, więc możemy, ustawiając największą możliwą wartość, tutaj mieć sytuację, w której jest lodowiec zaraz nad gorącą pustynią. Co też może prowadzić do różnych ciekawych wydarzeń, można powiedzieć. Tak zwany drainage, czyli to, w jaki sposób gleba wchłania wodę, to już jest troszkę, no, odrobinę bardziej skomplikowana kwestia. Niskie wartości sprawią tutaj, że woda nie będzie aż tak bardzo wsiąkać w glebę, co sprawi, że będzie więcej rzek, jezior, a także bagien na mapie. A wysokie wartości sprawią, że woda będzie bardzo mocno wsiąkała w glebę i ta powierzchnia będzie bardziej sucha. Wpływa to też na ilość tak zwanych aquifierów. No, aquifiery są czasami dosyć irytujące z wielu przyczyn, ale jak ustawimy tutaj maksymalną wartość na trochę niższą, to będziemy tych aquifierów mieli znacznie mniej, ale jak zejdziemy zbyt nisko, to będziemy mieli znacznie więcej pustyń na swoim świecie, więc nie chcemy zjeżdżać tutaj zbyt nisko, chcemy tylko trochę niżej zjechać. Ja ustawiam to na 90, domyślna wartość to było 100. I tak samo zwiększyłem minimalne wciąganie wody o 5, to też nie jest żadnym radykalnym posunięciem. Trochę to zmniejszy ilość wody w postaci jezior na mapie. Niższa wygenerowana wartość tego wsiąkania wody też sprawi, że warstwa gleby, która jest na mapie, będzie grubsza, więc jeśli chcecie mieć po prostu mniej gleby na swojej mapie, to zmniejszcie wartość maksymalną, ale też bym z tym nie przesadzał, bo zwiększy to ilość i takich terenów bardzo skalistych, na których nie można się za bardzo osiedlić, i pustyń, więc ja bym tutaj tego jakoś mocno nie ruszał, ale oczywiście jest to wasza własna decyzja. Jeśli was ogólnie też irytują aquifiery, to można je wyeliminować po prostu instalując moda z warsztatu Steam.
albo po prostu znalezionego w internecie, więc można to rozwiązać w inny sposób, nie ryzykując nadmiernego generowania pustyń. Tutaj tak samo mamy wariacje, ale o tym też już w sumie wspomniałem. Jak mnie mam jest, to już mniej więcej zrozumiałe. Mamy też wulkanizm. Wulkanizm określa oczywiście generację wulkanów. Wulkan jest tam, gdzie wulkanizm wynosi 100. Wyższe wartości wulkanizmu sprawiają też, że magma jest płyciej. Warstwa magmy zawsze się pojawia na mapie, odpowiednio głęboko jak zejdziemy, ale jak wartość maksymalna będzie większa, to tej magmy będzie więcej na takich płytkich rejonach. Czasami może się nawet pojawić więcej magmy na samej powierzchni Ziemi, więc jeśli chcecie mieć taki bardziej wulkaniczny świat, w którym magma jest płytko, to zwiększcie wartość minimalną, na przykład do 40, to jeszcze nie będzie aż tak radykalne posunięcie, aczkolwiek utrudni to trochę spawnowanie się cywilizacji, bo one nie będą się chciały osiedlać obok magmy i w takich klimatach gorących, bo maksymalny wulkanizm też zwiększa temperaturę w okolicy, więc można się tym pobawić, ale ostrożniej. Teraz warto wspomnieć o dzikości. To jest parametr, na który trzeba bardzo uważać. Ja bym w ogóle go nie ruszał na waszym miejscu. Próbowałem się nim bawić i eksperymentować, ale jak zwiększymy wartość minimalną, to niektóre cywilizacje w ogóle się nie pojawiają na mapie. Więc tutaj muszę od razu nawiązać też do pojawiania się na mapie cywilizacji. Ogólnie to savagery, czyli dzikość terenu, wpływa na to, jak dzikie są zwierzęta, jak silne są zwierzęta, bestie w okolicy i tak dalej. Ale krasnoludy i ludzie spawnują się przy generowaniu świata tylko w okolicach, w których ta dzikość wynosi 0. Więc nie możemy zwiększyć wartości minimalnej w ogóle, najlepiej, bo wtedy będziemy mieli świat bez krasnoludów, a nie da się grać w Fortecy Krasnoludów bez krasnoludów. A na przykład są też cywilizacje, które potrzebują pewnego pułapu tej dzikości, żeby się spawnować. Są to elfy i są to gobliny. Gobliny się spawnują w wysokim savagery i tak samo elfy, więc nie chcemy też wartości maksymalnej za bardzo zmniejszać. Można na to savagery wpłynąć przy pomocy innego parametru, o którym za chwilę wspomnę, więc ja bym tego tutaj nie ruszał, bo to bardzo utrudni generowanie świata, ale możemy bardziej ciekawe efekty uzyskać, wpływając na te wariacje tutaj, więc możemy mieć bardzo dzikie tereny obok bardzo niedzikich terenów, jeśli tą liczbę tutaj zwiększymy. Jeśli chodzi o wartości tak zwanego meszu, a także te wartości wagowe, to jest to trochę niezrozumiałe na początku i sam musiałem troszkę poszukać informacji w internecie, żeby to zrozumieć z początku, ale już teraz to rozumiem i teraz będę w stanie wam to wytłumaczyć, więc tutaj są takie wartości, przy pomocy których właśnie najlepiej jest kontrolować nasz świat. I mamy te wartości dotyczące i elewacji, i deszczu, i tego wsiąkania wody, dzikości świata, temperatury, wulkanizmu, no i to tyle. I teraz wytłumaczę wam to na przykładzie deszczu. To będzie najprościej. Tutaj mamy 5 takich przedziałów i zaczynając od tego przedziału, który określa ilość terenów, na których będzie bardzo mały opad deszczu, idziemy coraz wyżej, aż do takiego przedziału, który określa ilość terenów w naszym świecie, w którym opady deszczu będą bardzo wysokie. I możemy tutaj zmieniać te wartości tak, żeby zmienić ich proporcje. Na przykład teraz proporcje tych wszystkich wartości deszczowych są takie same, czyli będzie 20% terenów, na których opady deszczu są bardzo małe, 20% wszystkich terenów, na których opady deszczu są bardzo wysokie i po 20% tych wartości bardziej średnich. Ale jeśli chcielibyśmy na przykład zrobić świat, który będzie bardzo suchy, to moglibyśmy ustalić wartość tego niskiego przedziału na 10, co sprawi, że teraz wszystkich terenów z bardzo niskimi opadami deszczu będzie 10 razy więcej niż wszystkich innych terenów, niż terenów na przykład bardzo mokrych, bo ta wartość jest dodawana i brana jest wartość procentowa z tego pierwszego. No, nie trzeba tego aż tak dobrze rozumieć, ale chodzi o to, że jak chcecie mieć na przykład więcej deszczu, to zwiększać tą wartość. Teraz na przykład tych pól z bardzo wysokimi opadami deszczu będzie 2 razy więcej niż wszystkich innych. Jak chcemy mieć na przykład dziki świat, to przechodzimy do dzikości na przykład i potrzebujemy oczywiście mieć tereny z przedziału od 0 do 20 tego wskaźnika dzikości, po to, żeby cywilizacje krasnoludzkie mogły się spełnować na naszym świecie. Ale chcemy mieć też dużo terenów, które są bardzo dzikie, żeby łapać na przykład dzikie zwierzęta ogromne albo jakieś bestie. Więc potrzebujemy też wartości ekstremalnej od 80 do 100. I teraz, jak mam ustawioną 1 tylko w tym przedziale bardzo łagodnym i w tym przedziale bardzo agresywnym, to wychodzi na to, że dodaje się 1 plus 1
wychodzi 2, a 50% z 2 to jest 1. Więc 50% wszystkich pól na moim wygenerowanym świecie to są regiony bardzo łagodne po to, żeby mogły się tam zespawnować cywilizacje, a drugie 50% wszystkich pól na tym świecie to są regiony bardzo dzikie, w których czekają na mnie bestie. Zignorowałem tutaj wszystkie regiony pośrednie, ponieważ jak chcę wyruszyć na wyprawę w Dwarf Fortress i założyć fortecę, to chcę to założyć w regionie na przykład bardzo dzikim, żeby móc łapać dzikie zwierzęta, żeby móc z nimi walczyć. I nie interesują mnie żadne półśrodki tutaj, żadne pośrednie terytoria, którym ta dzikość jest trochę taka, trochę dzika, ale nie do końca dzika. Chcę mieć 50% terenów łagodnych, żeby mogły się tam zespawnować cywilizacje i 50% terenów bardzo dzikich. I tak samo możemy ustalać właśnie, jeśli chodzi o deszcz, temperaturę, elewację, jeszcze też wulkanizm. Jak chcecie mieć na przykład dużo wulkanów na świecie, to zwiększcie tą wartość skrajną na przykład do 5, to wtedy będziecie mieli bardzo dużo wulkanów. Ale wtedy cywilizacje też przy generowaniu świata mają problem, żeby się dobrze zespawnować, więc trzeba z tym uważać, ale nie bójcie się eksperymentować. Jak można wygenerować małą ilość oceanów przy pomocy tych przedziałów? To tak jak już wspomniałem, ocean potrzebuje bardzo niskiej elewacji, ale chcę mieć też troszkę, chociaż skrawek malutki oceanu na tym świecie, żeby rzeki miały gdzie spływać. Nie chcę mieć też za dużo gór. Chcę mieć najwięcej takich regionów nie za wysoko położonych. Więc zwiększyłem wartość w tym przedziale tej elewacji nisko-średniej do 3, przez co na tym świecie będzie dużo równin dosyć nisko położonych, nie będzie za dużo gór, nie będzie za dużo też przy okazji oceanów, bo tutaj jest proporcjonalna jedynka tylko dodana, więc mam nadzieję, że teraz jest to w miarę zrozumiałe i możecie to, tak jak już wspomniałem, robić ze wszystkimi tymi parametrami terenowymi. Najlepiej właśnie modulować świat przy ich pomocy. Jak chcecie mieć bardzo dziki świat, to możecie tutaj na przykład wartość nawet proporcjonalną zwiększyć do 2, ale wtedy czasami świat się wywali podczas spawnowania cywilizacji. Jeśli chodzi o sam mesh size tak zwany, też ciężko w sumie na początku zrozumieć, co to jest, ale ogólnie jest to wygładzanie terenu i wygładzanie tych przedziałów, więc jak chcecie mieć świat, w którym są duże różnice pomiędzy polami sąsiadującymi ze sobą, to albo dacie tutaj jedynkę, czyli ignorujcie go, wtedy świat będzie bardziej różnorodny, ale będzie też tak trochę, niektóre pola mogą też tak trochę dziwnie wyglądać, tak? Bo na przykład możecie mieć bardzo dużą wchłanialność wody na jednym polu, a na sąsiadującym bardzo niską. A jak chcecie mieć świat bardziej wygładzony, że tak to ujmę, to dajcie tutaj 6. I jak dacie 6, to wyświetlicie 32 na 42, to znaczy, że daliście 6. Więc tutaj w meszu chodzi po prostu o wygładzenie tego terenu. Dalej mamy bieguny. Bieguny północne, południowe i tak dalej. To ustalamy też przy pomocy takiego przedziału. Możemy zwiększyć wielkość tych biegunów przy pomocy tego przedziału, albo jak damy tutaj 0, to w ogóle nie będzie biegunów. Ale jak damy tutaj 0 i nie będzie biegunów, to nie będzie też pół roku. Zwróćcie na to uwagę. Więc najlepiej zostawić te bieguny tak jak są. Będziecie mieli biegun północny, południowy i wtedy będą też pory roku. Jakby to ustawić na 0 i by nie było biegunów, to zimą nie spadłby śnieg po prostu, a latem nie byłoby cieplej. Lepiej mieć te różnice pogodowe, moim zdaniem. Świat jest wtedy bardziej różnorodny. Potem mamy minimalną ilość szczytów górskich. Jest to też dosyć zrozumiałe samo przez siebie, więc nie ma co się tutaj zagłębiać. Jak ta wartość nie zostanie osiągnięta, to świat zacznie się tworzyć na nowo od początku. Tutaj mamy teraz oceany. Są różnice pomiędzy częściowymi oceanami na krańcach mapy, a kompletnymi oceanami na krańcach mapy. Ja mam tutaj 4 oceany na krańcach mapy, co oznacza, że cała moja mapa będzie otoczona przez oceany. Kompletny ocean to jest taki, który ciągnie się od jednego rogu mapy do drugiego, więc jak damy tutaj 4, to świat będzie otoczony oceanem, a możemy też zamiast tego dać oceany częściowe, co oznacza, że na przykład zamiast oceanu zespawnuje się bardziej takie trochę duże jezioro, albo takie morze, które będzie pełniło rolę tego oceanu. Więc możecie na przykład zamiast oceanu okalającego cały wasz świat dać tutaj 1 i zamiast tego dużego oceanu okalającego zrobi się tylko ocean taki mały w postaci jeziora. Więc możecie też się tą pobawić, aczkolwiek jak nie będzie żadnych oceanów, to rzeki nie będą miały gdzie spływać i świat będzie się wywalał podczas generowania, więc trzeba uważać. Teraz mamy ilość wulkanów. No, też raczej zrozumiałe przez samo z siebie. Ja tutaj nie ustawiłem dużej ilości wulkanów, bo
wulkany raczej wyjaławiają cały teren dookoła siebie, więc lepiej nie przesadzać, aczkolwiek czasami można chcieć zagrać na wulkanicznym świecie i ustawić tą wartość na bardzo wysoką. Nie próbowałem eksperymentować z wartościami powyżej 100, bo to jest już całkiem dużo wulkanów, jak na taki świat, ale jak chcecie, to można. Teraz, rzadkość surowców. To jest troszkę dziwne, ponieważ im mniejsza wartość, tym więcej surowców. Ha, no właśnie. Im większa wartość, tym mniej surowców. Więc czasami, nie doczytując, dajemy tutaj największą liczbę, bo chcemy mieć dużo minerałów, a mamy skutek zupełnie odwrotny do zamierzonego. Można to porównać z ustawieniami, które mamy w tym domyślnym generowaniu świata. Jeśli porównamy to z tymi ustawieniami, to wybranie tego, że minerały są wszędzie, ustawi nam tą wartość na 100, tak jak ja teraz mam, a ustawienie tego, że minerały są bardzo rzadko występujące, ustawi nam tą wartość na 50 tysięcy, czyli możemy sprawić, że materiały będą jeszcze bardziej rzadkie tutaj głównie niż w tym standardowym generowaniu świata. Następnie mamy ilość tak zwanych dobrych regionów i złych regionów. Złe regiony to są regiony nawiedzone, w których bardzo ciężko się gra. Dobre regiony to są regiony, w których nic nas nie atakuje i wszyscy nas kochają i za łatwo się gra. Więc ja sobie tutaj trochę zwiększyłam ilość tych dobrych regionów, ale raczej na nich nie gram. Tylko ich zwiększona ilość sprawia, że elfy troszkę łatwiej się rozwijają na świecie. Na tych złych regionach rozwijają się dobrze za to gobliny i nekromanci. Jeśli chcecie mieć na przykład bardzo zły świat z dużą ilością kromatów i goblinów, to zwiększcie tutaj wartość. Jeśli chcecie mieć taki bardziej pokojowy świat, to zwiększcie ilość dobrych regionów. No i oczywiście te regiony, te biomy mają też swoją typową florę i faunę, więc też możecie się tutaj tymi statystykami i tymi wskaźnikami pobawić, jeśli chcecie mieć albo właśnie bardzo zły świat, albo właśnie bardzo dobry świat. Następnie mamy ilość początkową danych regionów. Możemy sobie na przykład właśnie ustalić, ile jest pustyń. Ja tutaj tą wartość mam dosyć niską. Ile jest na przykład lasów i tak dalej, ale jak to jest tylko wartość minimalna, tak? Więc jak dobrze to wszystko ustawiliście w poprzednich ustawieniach, to ta wartość będzie ostatecznie znacznie wyższa, czyli będzie więcej lasów niż 3 regiony leśne, jakie tutaj ustawiłem. Więc jeśli chcecie mieć mało gór i mało oceanów, to możecie tą wartość zmienić na 0, ale głównie ilość oceanów i gór zależy od elewacji, jaka zostanie ustawiona, więc najlepiej, no w sumie można by w ogóle tego nie ruszać, tak naprawdę, bo też na przykład te wartości finalne, na przykład minimalna, finalna, na przykład ilość oceanów. Jakbym miał ustawioną tą ilość oceanów na 5, to świat mi się zawsze wywali, bo mam tylko oceany okalające. Albo jakby na przykład zdarzyło mi się, że przez niską elewację generator świata nie wygeneruje mi ostatecznej takiej finalnej ilości gór, która jest tutaj ustawiona, to generacja świata zacznie się od nowa. Dlatego ja tutaj ustawiłem wszystkie te regiony, których generacja może być zaburzona przez moje zmiany dotyczące temperatury, a także elewacji na 0. Zrobiłem to też dlatego, żeby generator świata nie odrzucał za mnie tych światów aż tak często, tylko żeby mógł te światy wcześniej obejrzeć i samemu też ocenić, czy ilość danych biomów na tym świecie mi tak mniej więcej odpowiada. Ustawienia erozji określają, jak bardzo rzeki wpływają na teren, więc większa wartość sprawi, że rzeki będą bardziej się poszerzać, a także będą wchodzić głębiej w ziemię. Taka wartość, jak tutaj mam, sprawi, że te rzeki raczej będą płytsze. Jeśli chcecie mieć właśnie głębsze i większe rzeki, to możecie to zmienić. Ja akurat tego za bardzo nie zmieniałem. Następnie mamy erozję. Erozja sprawia, że właśnie różne klify mogą się złagadzać pod wpływem czasu. Ma to większe znaczenie, jeśli generacja świata zajmuje dłużej, na przykład jeśli ustawicie ją na kilkaset lat, co najmniej, a zawsze warto na to zezwolić, ponieważ wtedy świat no, jest troszkę bardziej realistyczny. Tak samo jeśli chodzi o ten wskaźnik tutaj. Tutaj chodzi o to, że góra albo teren z wysoką elewacją może czasami zatrzymać chmury deszczowe i wtedy deszcz będzie padał tylko z jednej strony, przez co tereny o bardzo wysokiej elewacji będą nieco suchsze, jeśli zezwolimy na ten wskaźnik. Ta ilość subregionów, no to po prostu wpływa na to, ile takich regionów może się po prostu zespełnić na mapie. No jest to mniej więcej zrozumiałe, więc te subregiony wpływają na to, jak bardzo świat jest różnorodny. Im więcej,
tym bardziej będzie różnorodny. Następnie mamy ustawienia jaskiń. Tutaj troszkę łatwiej będzie to przedstawić w formie graficznej. Mamy tutaj ustawienie oczywiście ilości tych jaskiń. Mamy ustawienie otwartości jaskiń, gęstości, a także tego, ile będzie w jaskini wody. Jeśli chodzi o te jaskinie, to najważniejsze jest ustawienie otwartości, a także gęstości. Jak sama wartość otwartości jaskini będzie większa, to te jaskinie po prostu będą bardziej otwarte, co tu można powiedzieć, tak? I będą większe ogólnie i szybciej się do nich dokopiemy. Ja zwiększyłem tą wartość w swoim przypadku, a ustawienie gęstości po prostu wpływa na to, ile w samej jaskini będzie ścian z minerałami i tak dalej. Tego nie zmieniałem, ale jak widzicie, na przykład tutaj w formie graficznej właśnie łatwiej jest to przedstawić. Macie tutaj różne kombinacje, jeśli chodzi o te dwa ustawienia. Mamy też oczywiście ilość jaskiń. Maksymalna ilość to 3, więc warto zostać przy 3 tutaj. I ilość wody w jaskiniach. Najlepiej mieć chociaż trochę wody w jaskini, bo wtedy spawnuje się tam flora. Jak w jaskini nie ma w ogóle żadnej wody, to otwarcie tej jaskini spowoduje, że do naszej fortecy w górę nie wystrzelą zarodniki i nie zacznie naszej gleby w fortecy zarastać grzyb. Jak to woli w sumie, ale lepiej mieć trochę tej wody, ponieważ grzyb jest dobry pod tym względem, że można wtedy pod ziemią wypasać zwierzęta, które żywią się trawą, grzybem i właśnie tym, co porasta glebę. Następnie mamy ustawienie tej warstwy magmowej, która jest zawsze bardzo głęboko. Ja zostawiam to na tak, bo wtedy mam pewność, że na każdej mapie jest magma. Następnie mamy minimalne i maksymalne rozmiary tych naturalnych jaskiń. Ja tego bym raczej nie zmieniał, bo możemy mieć czasami za duże jaskinie, jak za dużo tutaj pozmieniamy. I wtedy nie mamy w czym kopać w ogóle, więc ja bym tego nie zmieniał, ale możecie się bawić oczywiście. Po to to jest. Następnie mamy jaskinie górskie. Jaskinie górskie to nie jest to samo, co te jaskinie podziemne. To jest po prostu jaskinia, która jest w górze oczywiście. I w tych jaskiniach spawnują się cywilizacje koboldów. Więc jak ustawicie to na 0, to koboldów będzie mało na mapie. Ale koboldy są jakie są i zbyt wiele interakcji z nimi wchodzić nie można, więc nie jest to jakiś wymóg straszliwy, żeby to mieć. I teraz ilość tych jaskiń nie górskich, to ja to w sumie bardzo podobnie jak te jaskinie górskie. Tam też spawnują się właśnie koboldy. Mamy tutaj jeszcze ciekawe ustawienie, że możemy sobie zrobić widoczność jaskiń. Jeśli ustawimy to na tak, to jak zaczniemy na takiej mapie budowę fortecy, to od razu będziemy widzieli, gdzie dokładnie są jaskinie pod ziemią. Więc jeśli chcecie na przykład je ominąć, to możecie tutaj zmienić tą wartość na 1. I wtedy będziecie od razu widzieli jaskinie. Ja zostawiłem na 0, żeby było troszkę trudniej, ale jakbyście chcieli je widzieć, to macie tutaj taką możliwość. Ostatnie ustawienia, jeśli chodzi o generowanie terenu, to jest to pokazywanie tuneli przy zakładaniu fortecy, przed założeniem fortecy właściwie. I ja mam to zaznaczone, żeby mi pokazało. Czasami właśnie są tunele pod ziemią, na które możemy trafić. Częściej się one trafiają w światach, które są stare, a ten świat mój nie jest zbyt stary, ale różne są sytuacje, więc jeśli tunel jest pod ziemią, to ten tunel zostanie wam pokazany, zanim wyruszycie na taką wyprawę. I potem na sam koniec mamy te minimalne wartości przedziałów, na przykład średniej elewacji, niskiej elewacji. Ja tu ustawiłem na 0, ponieważ jest to częsta przyczyna wywalania się, generowania takiego świata, więc ja bym na waszym miejscu, jak dużo zmieniacie, ustawił to od razu na 0, bo przez te wartości wywala wam świat i zaczyna wam go generować na nowo, więc polecam ustawić wszystko na 0 tutaj. Teraz możemy przejść do zagadnień związanych z cywilizacjami i istotami, z tą sferą żywą naszego świata. I zaczynamy od góry. Od początku. Punkty embarkacyjne, embark points, czyli to, ile macie punktów do wykorzystania przed wyruszeniem na wyprawę. Domyślna wartość to jest 1500. Ja tutaj sobie dałem 200, żeby wziąć trochę więcej zwierząt domowych. Ogólnie te punkty są
dostępne tylko wtedy, kiedy zakładacie swoją fortecę i wejdziecie w staranne przygotowanie przed wyprawą. Wtedy te punkty wydajecie na przedmioty oraz zwierzęta, które możecie ze sobą zabrać. Mamy następnie chyba najważniejszy tutaj wskaźnik, czyli wiek świata. Wiek świata może się wahać od 2 lat do 10 tysięcy i jest to, no właśnie, chyba najważniejsza tutaj statystyka, najważniejszy wskaźnik. Młode światy mają niską populację, ale stare światy też mają niską populację. Bo jak świat będzie za stary, to większość cywilizacji zdąży wymrzeć, zanim my zaczniemy w nim grać. Ale jak ten świat będzie też taki średnio stary, powiedzmy 5000 lat, to cywilizacje jeszcze będą istniały, ale zwierzęta i bestie już nie. Więc jeśli chcecie mieć świat z dużą ilością cywilizacji i z dużą ilością krasnoludów i elfów i tak dalej, z którymi możecie wchodzić w interakcję, to ustawcie to na kilkaset lat, żeby te cywilizacje się rozrosły, ale jak przesadzicie, to niektóre cywilizacje zaczną pomału wymierać i będą wypierane przez inne cywilizacje. Najczęściej stare światy są opanowane przez nekromantów oraz gobliny. Więc no, możecie chcieć grać oczywiście na tym świecie. Więc wtedy ustawcie sobie na ponad 1000 lat, może nawet na 2, 3, 4 tysiące. Ale w starszych światach to się też wiąże z tym, że zwierzęta wymierają i bestie wymierają. Wymierają smoki, hydry i tego typu istoty. Więc w starym świecie możecie nie mieć za bardzo smoków. Na przykład. A smoki są ciekawe. Więc ja sobie ustawiłem mój świat na bardzo młody, przez co jeszcze większość bestii, znaczy większość, prawie żadna bestia jeszcze nie wymarła w tym czasie. Od momentu początku generacji tego świata. No i teraz możemy przejść do zagadnień związanych właśnie z ilością obywateli w cywilizacjach. Tutaj jest ten ogranicznik maksymalny, jeśli chodzi o ilość populacji w danej cywilizacji. Oczywiście świat musiałby być długo generowany, żeby do tego ogranicznika ilość obywateli tutaj doszła. W młodych światach oczywiście ilość obywateli będzie mniejsza, w starszych światach będzie większa. Macie tutaj możliwość, żeby to sobie ustalić. Ten side cap to jest ilość osad, które dana cywilizacja może założyć. To jest u mnie ustawione na 2000, ale w takim młodym świecie, jak ja tutaj mam, ilość tych osad i tak będzie niska. Bo po prostu te cywilizacje nie będą miały czasu, żeby aż tyle osad założyć. Następnie mamy procent bestii martwych, które... No jak ta ilość określona przez nas będzie osiągnięta wśród tych martwych bestii, to generacja świata się zatrzyma i zapyta nas, czy chcemy przerwać generowanie świata i zacząć w nim grać. Ja ustawiłem tutaj bardzo niski procent na generowanie bestii, ponieważ mam tutaj świat zrobiony pod to, żeby mieć dużo bestii. A jak chcemy nie mieć tego, to dajemy tu minus 1 i wtedy w ogóle nie będzie zastopowana generacja świata, jeśli ilość bestii się zmniejszy poniżej tego pułapu. Ale ogólnie im mniejsza wartość, tym więcej bestii, im większa wartość, tym mniej bestii. I mamy rok, po którym dopiero ta wartość, którą wcześniej ustaliliśmy, będzie sprawdzana. Możemy to od razu od samego początku, od roku drugiego ustawić. Na przykład jeśli chcemy mieć dużo bestii i chcemy, żeby za każdym razem ta wartość i ilość bestii na naszym świecie była sprawdzana. Potem mamy tak zwane nieistotne historyczne figury. I to, czy podczas generowania świata one mają być ograniczone. Ogólnie to ustawienie nie zabija tych istot, już z góry wspomnę, ale właśnie te nieistotne figury, nieistotne osoby historyczne, no to chodzi o to, że na przykład urodzi się krasnolud, który niczego nie dokona specjalnego, to on jest właśnie taką nieistotną istotą. I w historii naszego świata jego imię nie będzie zapisane, jeśli to ustawimy. Ogólnie ja bym na waszym miejscu to ustawił, bo przyspiesza to generowanie świata i przyspiesza to potem wczytywanie tego świata. Jeśli ustawicie na nie, to imię i osiągnięcia i historia każdej istoty będzie zapisywana w historii. Jeśli interesuje was szybsze wczytywanie, to ustawcie to na tak, że te istoty będą eliminowane. A jeśli was interesuje historia, to ustawcie to na nie. No i też odkrycie wszystkich eventów historycznych, to też jeśli
ustawicie to na nie, to przyspieszy się wczytywanie. Jeśli ustawicie to na tak, to przyspiesza, no to przyspieszenie wczytywania nie będzie miało miejsca, ale będziecie mieli w niektórych sytuacjach więcej wglądu do historii waszego świata. Następnie mamy ustawienie tak zwanych megabestii. Ilość tych megabestii na początku generowania świata. Jest to ciekawe, ponieważ możemy zwiększyć tą wartość do maksymalnie 100 tysięcy, ale nie polecam jeszcze tak zwiększać, bo te megabestie, mowa tutaj o smokach, hydrach i tak dalej, takich bestiach, które bardziej grasują na powierzchni, w jaskiniach też, ale po pierwsze, nie dotyczy to tak zwanych zapomnianych bestii, które bardzo często występują w jaskiniach i prędzej czy później się pojawiają. Ich występowanie jest powiązane bezpośrednio z rozmiarem świata i nie mamy na nie w ogóle wpływu. Tutaj mamy wpływ na smoki, hydry i tego typu istoty, które są znacznie potężniejsze niż te zapomniane bestie, które mamy w jaskiniach. Więc zwiększenie tej wartości sprawi, że cywilizacje na waszym świecie mogą bardzo szybko wymrzeć. Trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o tą wartość. I ogólnie odkryłem. Ten błąd już był odkryty, ale ja go odkryłem na własnej skórze, że jeśli zwiększymy tą wartość zbyt wysoko, to będzie to crashowało nam generowanie świata. Jest to jakiś bug powiązany z kodem gry, który istnieje od lat. Więc trzeba tutaj uważać ze zwiększeniem tej wartości. I właśnie przez wzgląd na ten bug i przez wzgląd na możliwe bardzo szybkie wymieranie cywilizacji. Bo właśnie, jak taka mega bestia zaatakuje cywilizację, to ta cywilizacja ma bardzo dużą szansę, żeby wymrzeć. Ale chcemy też tą wartość utrzymać na w miarę wysokim poziomie. No, żeby mieć na naszym świecie smoki, hydry, tak zwane roki, czyli takie duże ptaki, które możemy spotkać, są bardzo rzadkie przy normalnym generowaniu świata. Właśnie tutaj jest ciekawa kwestia. Mamy właśnie te megabestie, semibestie i tytany, tytanów. No, przy normalnym generowaniu świata, nawet jeśli ustawimy ich ilość na dużą, to i tak jest ona nieporównywalnie niska do tego, co możemy tutaj ustawić, bo jeśli ustawimy bardzo dużą ilość bestii w naszym świecie, to będziemy mieli i tak tylko 150 megabestii przy klasycznym generowaniu świata, 300 semibestii. Semibestie to są cyklopy, giganty, etiny tak zwane, takie po prostu mniejsze bestie. A tytany. Tytani są najsilniejsi zazwyczaj. I jeśli chodzi o tytanów, to mamy ich przy ustawieniu dużej ilości bestii tylko 66. Ja tutaj tytanów aż tak dużo nie ustawiałem, bo to właśnie głównie tytani przyczyniają się do wymierania cywilizacji podczas generowania świata. I tytani są troszkę bardziej inteligentni i szukają ośrodków cywilizacji i celowo je niszczą. Więc tutaj z ilością tytanów bym akurat nie przesadzał. Mamy i tak maksymalną ich ilość tylko w okolicach 1000. Ja dałem 33 tytanów. Maksymalna ilość podczas generowania świata takiego klasycznego, niezaawansowanego to 66. No a jeśli chodzi właśnie o te semibestie, to tak jak już wspomniałem, są to po prostu trochę mniejsze bestie, które raczej nie usuwają z powierzchni świata całej cywilizacji, bardziej są usuwane. I po prostu większa ilość może nam troszkę utrudnić grę, ale raczej nas z tej gry nie wyeliminuje. Następnie mamy pułapy populacji, eksportowanego bogactwa oraz stworzonego bogactwa przez naszą fortecę, które określają, czy tytan zostanie do nas zwabiony, albo czy zostanie zwabiony też do innej cywilizacji, która istnieje na mapie świata. Tutaj w sumie, jak chcecie mieć trudną grę, to ustawcie na zero. Jak chcecie się upewnić, że tytan będzie próbował zniszczyć waszą cywilizację dopiero wtedy, kiedy będziecie w miarę przygotowani, to zwiększcie tą liczbę. Ta liczba sekretów nie jest na początku jasna może dla większości graczy. Tutaj chodzi po prostu o artefakty, na których jest zapisana sekretna wiedza prowadząca do nauki nekromancji. Możecie zwiększyć tą
ilość, jeśli chcecie mieć więcej nekromantów i nieumarłych na waszym świecie. Jeśli nie chcecie ich mieć w ogóle, to ustawcie to na zero. Ja trochę to zwiększyłem, bo nekromanci i różne interakcje, w które możemy z nimi wchodzić, są ciekawi. Jeśli chodzi właśnie o te sekrety, to nie generuje to od razu nekromantów, tylko są to po prostu książki i artefakty zrzucone, można powiedzieć, na świat, które zawierają wiedzę nekromantyczną i ktoś musi tą wiedzę posiąść, żeby stać się nekromantą. Więc więcej nekromantów występuje w starszych światach, ponieważ więcej istot pozna tą wiedzę. Więc na samym początku jeszcze nekromantów nie ma. Dopiero ktoś musi ten artefakt znaleźć, przeczytać to, co się na nim znajduje i wtedy dopiero staje się nekromantą. Mamy potem tak zwaną liczbę regionalnych interakcji. To są takie dziwne warunki pogodowe, które występują głównie na złych biomach. Czyli na przykład może być tak zwany zły deszcz. Zły deszcz, który może na przykład ożywiać automatycznie martwe ciała i czynić z nich nieumarłych. Więc jeśli chcecie mieć dużą ilość nieumarłych, to możecie ten parametr zwiększyć. Tak samo jest to z tym następnym parametrem tych dysturbancji. Lub można to pewnie lepiej przetłumaczyć, ale właśnie są to dziwne takie właśnie warunki pogodowe, które głównie występują na biomach złych. I tutaj mamy też jakieś złe chmury, zły deszcz. Też możecie zwiększyć ilość, jeśli chcecie mieć do czynienia z takimi rzeczami. Potem mamy święte materiały, to znajduje się w artefaktach pod ziemią. Divinacje, demoniczne eksperymenty, nekromantyczne eksperymenty, ghule, to też określa różne dziwne stwory, z którymi możemy się spotkać. Ja bym na to zezwolił, świat jest wtedy bogatszy. Bogatszy o wyzwania, które mogą ukrócić naszą przygodę. Na koniec mamy ilość cywilizacji, która jest na samym początku generowania świata wrzucana na ten świat. To jest często powód tego, że świat się wywala po jakimś czasie, ponieważ jak te cywilizacje są zrzucane na świat, to system szuka odpowiedniego terytorium dla danej cywilizacji. Więc tak jak wspomniałem, elfy oraz gobliny mogą się osiedlać i chętnie się osiedlają na terenach dzikich, ale ludzie i krasnoludy nie. Ludzie i krasnoludy spawnują się tylko na terenach z poziomem dzikości 0, więc jeśli jest zbyt wysoka dzikość na naszym świecie i te krasnoludy i ludzie nie mogą zostać do tego świata wprowadzeni przez to, no to ten pułap cywilizacji może nie zostać osiągnięty i przez to generowanie świata rozpocznie się na nowo, więc warto dopasować ilość cywilizacji do dzikości. Ja na początku chciałem w tym świecie dać 300 cywilizacji na samym początku, żeby był bardziej interaktywny, ale okazało się, że jest on zbyt dziki i jest w nim zbyt dużo bestii, przez co gra w kółko wywalała mi błędy o tym, że taki świat nie może zostać wygenerowany i po prostu musiałem tą wartość stopniowo zmniejszać, aż doszedłem do takiego pułapu 140 cywilizacji, co przy wysokiej dzikości jest osiągalne. Potem mamy też taki warunek, który wygeneruje nam świat tylko wtedy, kiedy jest na nim jedna grywalna cywilizacja, czyli krasnoludy. Może być przypadek taki, że na świecie, który wygenerujemy, będą tylko elfy i gobliny, ponieważ dzikość będzie zbyt wysoka. Ale wtedy, jeśli zaznaczymy to na tak, że wymagana jest grywalna cywilizacja, czyli krasnoludy, no to świat zacznie się generować na nowo i będzie szukał takich warunków, by móc co najmniej jedną grywalną cywilizację krasnoludów w tym świecie umieścić. Na koniec warto wspomnieć o błędach, które gra nam wywala, kiedy próbujemy wygenerować świat. Dzieje się to przede wszystkim wtedy, gdy wprowadzimy tutaj wartości, które sobie zaprzeczają wzajemnie, czyli na przykład wprowadzimy bardzo wysoką minimalną elewację, ale wprowadzimy też minimalną ilość oceanów większą niż 0. Wtedy ocean może się na przykład wygenerować tylko i wyłącznie w elewacji poniżej 100. A jak będzie minimalna elewacja na świecie ustawiona na większą niż 100, to taki ocean nie będzie mógł na przykład powstać i generacja świata nie będzie mogła się zakończyć sukcesem, więc
warto zwracać uwagę na to, czy czasami nie wprowadzamy tutaj wartości, które sobie wzajemnie zaprzeczają. Najczęściej występują właśnie błędy związane z elewacją, dlatego ja bym aż tak dużo się nie bawił z tą elewacją na waszym miejscu, ponieważ będzie to tylko powodowało frustrację oraz zmarnowany czas, a generowanie takiego świata też trochę trwa, więc na pewno nie wchodziłbym z minimalną elewacją powyżej 100 i z maksymalną nie zjeżdżałbym poniżej 300, żeby mogły się wygenerować góry i żeby mogły się wygenerować oceany. Też góry muszą się wygenerować, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, krasnoludy oraz gobliny na samym początku wrzucane są do naszego świata tylko w górach, więc góry są wymogiem, by mieć grywalne krasnoludy oraz gobliny. Pozostałe błędy podczas generowania świata najczęściej biorą się właśnie z tych wartości minimalnych, które możemy tutaj ustawić. Dlatego, jak już wspomniałem, warto ustawić je od razu na zero. Bo może na przykład być taka sytuacja, że zrobimy sobie bardzo suchy świat z niskimi opadami deszczu, z wysoką temperaturą, ale będziemy mieli tutaj ustawienie, że minimalna wymagana ilość terytoriów, w których pada mocny deszcz, na przykład wynosi 10 tysięcy. Wtedy taki świat się nie wygeneruje, ponieważ ma on suche ustawienia, a żeby się wygenerował, to system wymaga od niego tego, żeby miał i tak bardzo dużo terytoriów z wysokimi opadami deszczu, więc najlepiej, szczerze powiedziawszy, ustawić to wszystko na zero. Wtedy będziecie mogli lepiej eksperymentować i wtedy nie będą te wasze eksperymenty blokowane przez system w Dwarf Fortress. No i na sam koniec możemy jeszcze wspomnieć o tym, jak w podstawowej wersji generowania świata, jakie mamy tutaj ustawienia i jak one się mają w stosunku do tych zaawansowanych statystyk, które teraz omówiłem. Na przykład, jeśli chodzi o rozmiar świata, to wpływa on nie tylko na rozmiar świata, ale definiuje też ilość zapomnianych bestii w jaskiniach. I w przypadku najmniejszego świata mamy tutaj tylko 12 bestii grasujących w podziemiach, a w przypadku największego świata mamy 867 zapomnianych bestii w podziemiach. No i na ilość tych zapomnianych bestii właśnie nie mamy wpływu bezpośrednio, nawet w tym zaawansowanym edytorze świata. Jest on po prostu tylko i wyłącznie definiowany przez wielkość tego świata. Możemy też spojrzeć na ilość cywilizacji, jaką oferuje nam ten podstawowy generator. I w przypadku ustawienia bardzo wysokiej ilości cywilizacji, to wynosi ta ilość tylko albo aż 160 cywilizacji. A w zaawansowanym edytorze możemy tą ilość podnieść aż do 300, więc tak naprawdę wszystkie te ustawienia podstawowe, jakie mamy zaoferowane w tym podstawowym ustawieniu świata, są i tak takimi wartościami w sumie dosyć średnimi. Zrobione jest to po to, żeby upewnić się, że nasz świat, który chcemy wygenerować przy pomocy tej podstawowej generacji, zawsze albo prawie zawsze został wygenerowany, żebyśmy mieli jak najmniej błędów, które się pojawiają podczas tego podstawowego generowania świata. Mamy tutaj też właśnie ilość osad maksymalną, jaka może być założona przez cywilizację. Tutaj też ona wynosi maksymalnie 2000, tak samo jak w zaawansowanym edytorze też możemy maksymalnie to podnieść do 2000, więc tutaj akurat te wartości są podobne. Mamy też ilość bestii, to już o tym wspomniałem, ale w tym podstawowym generowaniu świata mamy możliwość maksymalnie ustawienia tylko 150 megabestii, 300 semibestii i 66 tytanów. A tutaj gra w zaawansowanym edytorze pozwala nam te ilości podnieść znacznie, więc jeśli chcecie mieć dziki świat z dużą ilością smoków, hydr i tak dalej, no to możecie, a właściwie musicie zająć się niestety tą zaawansowaną generacją świata. Bo w tych podstawowych światach jest duża szansa, że nigdy na takie bestie niestety nie natraficie. Mamy też ustawienie dzikości świata.
Tutaj nie udało mi się znaleźć informacji dokładnych o tym, jak to się ma w stosunku do tych wartości ustawianych w zaawansowanym edytorze świata. Więc niestety nie mogę wam podać żadnych informacji, aczkolwiek jestem przekonany, że te wartości są dosyć niskie, ponieważ ten podstawowy generator światów chce się upewnić, że będzie jak najmniej błędów, a dzikość powoduje właśnie najwięcej błędów z tych wszystkich ustawień, które możemy zmieniać. Więc jestem przekonany, że wartości, które mamy w tym podstawowym generatorze są zaniżone, jeśli chodzi o dzikość. Jeśli chcecie mieć dziki świat, to też najlepiej sięgnąć po zaawansowany edytor światów. No i na końcu mamy występowanie i częstotliwość występowania minerałów pod ziemią. No to tak jak już wspomniałem, niska wartość oznacza więcej surowców, jeśli ustawimy to w edytorze. I te wartości odpowiadają na przykład... Bardzo rzadkie występowanie surowców odpowiada temu, że ta wartość wynosi 50 tysięcy przy maksymalnych 100 tysiącach tej wartości, a to, że surowce są wszędzie, oznacza, że ta wartość jest ustawiona na 100. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Jest to temat skomplikowany nawet dla zaawansowanych graczy. I sam muszę przyznać, że musiałem prowadzić trochę, że tak to ujmę, research na ten temat przed przygotowaniem tego filmu, ale mam nadzieję, że te informacje są zrozumiałe, będą przydatne i pozwolą wam wyciągnąć więcej radości z tej gry, którą jest Dwarf Fortress. Więc dziękuję oczywiście za wsparcie tego kanału, za zostawiane suby, lajki oraz komentarze. No i do zobaczenia na YouTubie. Na razie.